Witam Was bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej. Bardzo dziękuję Wam za przybycie, mimo że te informacje o spotkaniu dotarły do Was tak późno, no ale do samego końca trwały negocjacje między klubem a Mariuszem Pawelcem, który, co dzisiaj ogłosimy, związał się ze Śląskiem nową, 4-letnią umową. Oprócz Mariusza w konferencji udział bierze także prezes zarządu Piotr Waśniewski. Panie prezesie, bardzo prosiłbym o kilka słów na temat dzisiejszego wydarzenia. Witam serdecznie. Oczywiście robimy to w ostatniej chwili, ale nie dlatego, żeby nasze negocjacje były, oprócz tego, że bardzo, bardzo długie, jakieś bardzo ciężkie, ale zależało zarówno nam, jak i Mariuszowi, aby ta umowa miała gdyby wszystkie szczegóły bardzo dokładnie ustalona, ale z drugiej strony została podpisana przed rozpoczęciem przygotowań w Spale, bo wiadomo, że no, to jest bardzo ważna sprawa, podpisanie umowy zarówno dla klubu, jak i dla samego zawodnika. Zresztą, tak jak mówiliśmy na wcześniejszej konferencji prasowej, wszyscy zawodnicy, którzy udają się z nami do Spały, są zawodnikami, którzy są przewidywanymi do zgłoszenia i do gry w Śląsku Wrocław. Mariusz na chwilę obecną zgłaszany jako oficjalnie jako ostatni jest jednym z ważniejszych dla nas zawodników, jeśli chodzi o linię obrony. Był to jeden z tych zawodników, na którym bardzo nam zależało, aby dojść do porozumienia, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że właśnie jego uniwersalność, niezawodność i praktycznie brak absencji w grze jest podstawą tak dobrych wyników, jakie udaje nam się uzyskiwać w ostatnim okresie czasu. Jest to też zawodnik, który w chwili obecnej ma jeden z największych staży gry w Śląsku Wrocław, więc po odejściu zawodników, którzy z nami mieli przygodę w trzeciej lidze razem z Tadkiem Sochą i Sebastianem Milą, no jest, tak powiem, można powiedzieć dziadkiem, tak, jeśli chodzi stażowo w Śląsku Wrocław. To tym bardziej dla nas to jest bardzo ważne, bo jednym z elementów naszej strategii, jeżeli chodzi o drużynę, jest stabilność. I bardzo się cieszę, że w takiej samej mierze jak nam, Mariuszowi zależało na tym, aby przedłużyć z nami umowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie prezesie. Mariusz, teraz czas dla ciebie. Ja ze swojej strony mogę podziękować panu prezesowi, że te negocjacje doszły do końca. Cieszę się bardzo, że podpisałem umowę 4-letnią. Mi osobiście, jak i mojej rodzinie tutaj we Wrocławiu żyje się bardzo dobrze, mieszka się bardzo dobrze, a w szczególności trenuję i gra mi się tutaj w tym klubie świetnie. Także mogę jeszcze raz powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony, że mogę przedłużyć umowę z mistrzem Polski. Dziękuję bardzo. Już teraz najważniejszy moment, czyli czas podpisania kontraktów. I tu jeszcze oczywiście, bardzo proszę, koszulka, stara nowa koszulka. Super. Numer został ten sam. To jest ważniejsza sprawa. Tak, zgadza się. Tutaj mogę poprosić? Myślę, że warto nam jeszcze wrócić na pierwszą stronę, bo Mariusz jako mistrz Polski podczas prezentacji ma już też koszulkę z gwiazdką uaktualnioną. Super. Dzięki wielkie. Patrz, to jest super. Super. Teraz czas dla Państwa. Serdecznie zapraszam do zadawania pytań. To ja chciałem zapytać, czy pojawiły się jakieś inne propozycje z innych klubów? Przejścia, czy też odejścia? A jeśli tak, to z jakim? Nie chciałem tutaj mówić, jakie by to było w tym akurat
w prasie, mój menadżer Czarek Kucharski wypowiadał się na ten temat. Ja jestem od trenowania, od grania, także nie chciałbym na ten temat się wypowiadać. Cieszę się bardzo, podkreślam bardzo, że przedłużyłem tę umowę i to jest dla mnie najważniejsze. Jak to 4 lata, to jakby bardziej panu zależało, czy bardziej klubowi, żeby to było aż 4 lata, czy bo wiem, że ja właśnie z panem Kucharskim rozmawiałem, bo wcześniej mówił o 3-letniej umowie, z czego to wynikło, że akurat 4 lata? Ja osobiście chciałem jak najdłuższy kontrakt. Tutaj mam nadzieję, że klub też, jak widać, chciał. Także obie strony są zadowolone i mam nadzieję, że te 4 lata kolejne będą nie gorsze niż te 4 lata wstecz i będziemy osiągać wielkie sukcesy. Mogę dodać ze swojej strony jako Śląsk Wrocław, że od samego początku negocjacji i propozycji, jakie składaliśmy Mariuszowi i jego menadżerowi, cały czas była mowa o 4 latach. Co najwyżej konstrukcja tych 4 lat może wyglądała za każdym razem troszeczkę inaczej, ale ze względu na to, że my mówimy o zawodniku, którego jak gdyby sposób prowadzenia się podczas treningów i w życiu osobistym jest na tyle higieniczne, że nie ma żadnego wpływu na jego później postawę sportową. Tym bardziej byliśmy gotowi i chętni, aby ta umowa była długoterminowa. Są jeszcze jakieś pytania? Andrzej, tym razem nie masz. Nie, już jak się spokojnie go zapytał, W takim razie, skoro więcej pytań nie widzę, to bardzo wam dziękuję za spotkanie. Mariusz będzie... Tak, Przemek? Ja też chciałem dodać już poza kontraktem. To jest jedna gwiazdka właściwie, to liczy się... Tak, bo gwiazdka co do ilości liczy się w kolorach, a nie w ilości gwiazdek. Kolor kolejny, nie pamiętam teraz, czy złoty oznacza 5 czy 10 mistrzostw? Do 5 mistrzostw jest biała gwiazdka, do 10 srebrna i powyżej złota. Tak. Już rozpędziłem się z tą złotą. Tylko o kolor tych gwiazdek. Jeśli Państwo nie macie więcej pytań, to bardzo dziękuję. Pieniądze, także ja jestem i moja rodzina bardzo zadowoleni. Żyje nam się tutaj, mieszka bardzo dobrze, także wierzę, że kolejne lata tak samo będzie nam się tutaj żyło świetnie. Może się zdarzyć tak, że w nowym sezonie będziesz właściwie jedynym obrońcą w tej linii defensywnej z tego starego składu, może ona zostać tak przemawiana. Czujesz się w jakiś sposób, będziesz czuł się w jakiś sposób odpowiedzialny za tą grę jako jedyny zawodnik, który będzie się regularnie pojawiał, prawda, w tym sezonie, tak jak poprzedni. To nie ma miejsca, nikt nie jest zadać po sobie to miejsce walczyć podczas sparingów i już zaczęliśmy się przygotowywać do tego i do walki o miejsce w pierwszym składzie. Także trzeba zostawić dużo zdrowia, dużo potu podczas treningów, żeby to miejsce wywalczyć. To co, jak tyle lat już tu jesteś i znajdziesz, to Wrocławiu wybierasz na miejsce do życia, czy wracasz w rodzinie strony, czy jest inny szans? Powiem przecież tak, miasto jest piękne, dzieje się fantastycznie, gra się super, przyjaciele, znajomi. No i żona osobiście chciałaby na stałe zostać w Wrocławiu. Ja nie mówię nie, no ale wiadomo, że rodzinne strony ciągną i tam została moja cała praktycznie rodzina. No i życie pokaże, co będzie dalej. Działka w Lublinie czy Piotr? Nie, ja tu mieszkam, urodziłem się w Lublinie, mieszkam w Łęcznej, moja rodzina też jest w Łęcznej, także no zobaczymy, życie pokaże, gdzie będę, gdzie zakończę karierę, czy zdrowie dopiszę, mam nadzieję, że tutaj Bozia dopomoże, że z moim zdrowiem będzie wszystko w porządku. Tutaj prezes powiedział o higienicznym trybie prowadzenia się. Możesz to jakoś rozwinąć? Chciałbym, tak jak Piotrek, mówię, Piotrek jest naprawdę 100% profesjonalistą i chciałbym dążyć do tego, żeby tak jak Piotrek podchodzi do wszystkiego po prostu. Ale nie. Ja jestem człowiekiem ambitnym i też na treningach, podczas meczu daję z siebie wszystko, także lubię ciężką pracę, dla mnie to nie jest problem. No i co, alkoholu nie piję, papierosów nie palę.
Mam fantastyczną żonę, cudownego syna, tak jest, czego chcieć więcej. Kontakt czteroletni ze Śląskiem Wrocław i to się cieszyć, ciężko pracować, no i osiągać jak największe sukcesy ze Śląskiem Wrocław. Myślisz, że w tym sezonie będzie łatwiej czy trudniej? Bo nie było Ciebie w pierwszym składzie, potem że się pojawił i już wreszcie. Po prostu zawsze przychodzi ktoś nowy i ja rywalizuję z zawodnikami, ale jak podkreśliłem i powiedziałem wcześniej, ja należę do ludzi ambitnych, walczących i taniec, który nie sprzedam, podejmuję te rękawice i walczę o miejsce w składzie, bo miejsce walczy się podczas treningu, podczas meczów sparingowych i każdy chce grać. Trzeba ciężko trenować, żeby to miejsce dostać. Dziękuję.